Halo, halo, dzień dobry, radio, kanał na Mundialu. Wkraczamy w decydującą fazę Mundialu w Rosji. W grze zostało już tylko 8 zespołów. Już dziś poznamy dwóch półfinalistów. W szranki staną uskrzydleni po zwycięstwie nad Argentyną Francuzi ze szczelną defensywą Urugwaju. Ponadto Canarinho zmierzą się z Belgami, którzy awans do najlepszej ósemki zapewnili sobie w ostatniej minucie starcia z Japonią. Porozmawiamy także o spotkaniach Rosji z Chorwacją i Szwedów z Anglikami. 3-2-1, zaczynamy. Porozmawiamy w towarzystwie Rafała Dębińskiego. Dzień dobry. I Leszka Orłowskiego. Dzień dobry. Panowie, zaczniemy sobie od spotkania Francji z Urugwajem. Czyli Rafał już jest uśmiechnięty, bardzo zadowolony. No ale Belgowie to też obszarze zej, to jest może samo, więc tak, od czego byś zaczął, byłbyś szczęśliwy. Damy jakoś radę. Didier Deschamps powiedział na konferencji prasowej, że muszą się teraz rozluźnić i myśleć o tym, że wszystko jest łatwe, ale w tym meczu z Urugwajem chyba nic nie będzie łatwe. No to będzie kompletnie inny mecz niż ten z Argentyną. Zresztą pamiętam przed tym meczem z Argentyną, Francuzi się generalnie cieszyli, że grają z Argentyną, bo Argentyna na tym mundialu to był zespół, który broni fatalnie, który chce atakować, gra daleko od własnej bramki, więc jest przestrzeń za ich linią obrony. Są ogromne przestrzenie, czy były, między poszczególnymi formacjami, więc już przed meczem może się było spodziewać, że to jest mecz na przykład dla Mbappé. No i tak było, nie jest to żadna niespodzianka. Tutaj będzie coś zupełnie innego. Tu będzie zespół, który można porównać do Atletico Madryt. To jest zespół, który jak zabetonuje swoje pole karne żelbetonowo, to można tam, nie wiem, jak się przedostać. Nie wiem, czy trzeba będzie tam jakąś bombę chyba wpuścić, żeby to rozbić. Więc będzie bardzo, bardzo ciężko. A nie jest tajemnicą, że Francuzi i nie tylko Francuzi na tym mundialu mają kłopot z atakiem pozycyjnym. W ogóle ten mundial jest taki, że wszyscy mówią o tym, że już posiadanie piłki się nie liczy i tak dalej. To jest debata może na inny czas, chociaż chętnie bym jej wziął udział. Ja powiem, wtrącę się do tego i powiem, że ta teza jest prawdziwa, jeśli mówimy o futbolu reprezentacyjnym. Brawo, jeśli Leszek, o futbolu dokładnie klubowym, o tym chciałem mówić. Jest, I mam takie same przemyślenia, dlatego ja wolę futbol klubowy na poziomie fazy pucharowej Ligi Mistrzów. 3,65 gola na mecz padło, policzyłem to wczoraj. No w fazie pucharowej Ligi Mistrzów ostatniej edycji. Niż Mistrzostwa Świata uważam, że właśnie w piłce klubowej jest wyższy poziom, co jest łatwo wytłumaczyć. Po pierwsze, w piłce klubowej trenerzy mają te swoje zespoły dosyć długi czas, a najłatwiej jest zbudować zespół pod względem defensywnym. Najtrudniej pod względem kreatywności ofensywnym. Zwłaszcza te zespoły, które mają posiadanie nie zawsze, bo bardzo chcą, tylko muszą. No umówmy się, czy Barcelona, czy Real, czy PSG, czy wiele zespołów w swoich ligach, czy Bayern dominują i w większości meczów rywale im nawet oddają tę piłkę, wiedzą, że tak będzie. Więc oni muszą sobie radzić z posiadaniem piłki. Jak sobie spojrzymy na City w Anglii, wygrywa. Barcelona w Hiszpanii wygrywa, PSG w Francji wygrywa. Mają posiadanie. I tak będzie. Bayern. To się nie zmieni. Dokładnie, z Bayernem jest tak poza zawsze od lat. Na 38 takich meczów jak Hiszpania, Rosja, gdyby Hiszpania 38 meczów rozegrała z Rosją, wygrałaby 30 pewnie. Dokładnie. No, ale akurat tym jednym się, nie. Trafił się taki. No. I no, abstrahując też od słabości Hiszpanii. Tak, aczkolwiek też nie podoba mi się aż takie wielkie krytykowanie Hiszpanii, dlatego że pamiętajmy, jak strzeliła gola Rosja. Przypadkowy rzut karny. Myślę, że gdyby nie ten rzut karny, Hiszpanie by kontrolowali mecz. Wcisnęliby może później tą drugą bramkę, kiedy była większa przestrzeń. No tak, raczej i tak to Rosja by się nie to miała żadnych sytuacji. No nie, jak sobie patrzyłem, możemy się podniecać Rosją, jak ona broniła, ale Rosja od drugiej połowy to nie była w stanie trzech podań w kupie zrobić. Hiszpańskie media jasno napisały, to jest drużyna z ligi Segunda albo Segunda B nawet. Tak jest. I oni świetnie bronili. Okej, okay, natomiast no, nie róbmy znowu, nie mówmy, że już pomysł na grę Hiszpanii to trzeba odłożyć do lamusa, to się nie sprawdza. Nie zgadzam się tym. Na pewno brakuje szybszego przejścia do ataku momentami, kiedy była taka możliwość. Hiszpanom tego brakowało. Ale momentami, jak widzimy, jak oni po stracie od razu tą piłkę odbierali na połowie rywala, to było wciąż to, co jest takie trudne do zrozumienia, co oni robili. No ale temat na jedno. No właśnie, ale wnioskiem tego Urugwaj może być takim cichym faworytem tego starcia z Francją? No pewnie tak. Ja właśnie będę kibicował Urugwajowi. Nie ukrywam jako mojej ulubionej drużynie latynoamerykańskiej. Zawsze też od wielu lat podziwiam Atletico i chociaż wolę futbol ofensywny niż defensywny, to defensywa doprowadzana do perfekcji, a też gra defensywna, w której mimo której jednak zespół strzela sporo goli, bo Rosji włożył 3, Portugalii 2. Łatwiej strzela Urugwaj gole silnym drużynom niż słabym, czego dowodzą też wyniki dwóch pierwszych meczów wygranych po 1-0, więc takie drużyny szanuję, cenię i też podziwiam. Oscar Tabárez przed tym meczem też jakby nie czarował, nie zwodził Didiera Deschampa czy kibiców, że to będzie jakiś ofensywny futbol. Defensywa i koncentracja to są klucze do
do zwycięstwa i właśnie tą koncentracją imponują piłkarze Urugwaju moim zdaniem mi, przynajmniej nawet bardziej niż organizacją gry defensywnej, bo tam naprawdę nie ma momentu, w którym ktoś się zawiesza. To są wszystko tryby znakomicie działające. Godin podjął błędną decyzję, bo krył Cristiano Ronaldo, no podczas gdy powinien poświęcić swoją uwagę i cenny czas Pepe, tak? I to był, ale to był gol stracony po, pierwszy gol stracony po 8 kolejnych meczach bez straconego gola w reprezentacji Urugwaju, więc powiedzmy, że raz na 10 spotkań to może się drużynie przydarzyć błąd, bo jednak to są ludzie, a nie komputery, ale skoro im się przydarzył taki błąd w tym meczu, to raczej Varane nie powinien liczyć, że zrobi to, co Pepe tak bezkarnie w meczu poprzednim. No właśnie, też zastanawiam się, czy takim ważnym aspektem w kontekście Francji nie będzie doświadczenie, bo jednak Urugwaj gra mniej więcej w taką... Oscar Tabárez prowadzi zespół od 2006 roku, tak. Ta drużyna jest scalona, tak. I jest takim monolitem. Francja z kolei ma trochę dużo młodości. Mhm. I czy pytanie, czy to nie będzie też problem? No, to jest jednak ćwierćfinał Mistrzostw Świata, tam doświadczenie się przyda. Niby tak, ale pamiętajmy, że nawet u tych młodych piłkarzy mamy piłkarzy, którzy grają w wielkich klubach. No Varane jest młodym, Tili są młodzi, no ale grają w wielkich klubach. No, dosyć młodzi jeszcze, prawda? No, powiedzmy, że wchodzą powoli w najlepszy wiek piłkarski, więc doświadczenie materiału, jeśli będą pierożyć, po prostu oni będą mieli problem z tym atakiem pozycyjnym, co jest wielką sztuką. I tak samo jak mówiłem, że na te mistrzostwa trenerzy budują świetną defensywę. Jak sobie zobaczymy najlepsze zespoły, które teraz mamy, patrzymy na Francję, no to mamy świetnych środkowych obrońców, Umtiti i Varane. Mamy na bokach Pavarda, który de facto jest środkowym obrońcą. Mamy Lucas Hernandeza, który sam mówi, że on docelowo chce być środkowym obrońcą. Czyli to są piłkarze, którzy są świetni w wygrywaniu pojedynków, to są prawdziwi obrońcy. I takich wybiera Deschamps. Nie takich, którzy będą na skrzydłach obiegać cały czas, włączać się. Nie, przede wszystkim zasadzić gola. Przed nim jest Kanté, chyba najlepszy defensywny pomocnik na świecie. Często był Matuidi. Więc tutaj to wszystko też musi być zapetonowane. I sobie spojrzymy na Brazylię nawet, o której pewnie będziemy mówili. Tu też mamy, wydaje mi się, że Thiago Silva jest być może najlepszym środkowym obrońcą na razie tego turnieju. No jest Miranda. Jest zawsze Casemiro, teraz nie zagra, prawda? No ale często jest również nie Coutinho, tylko Paulinho. Więc tu też widzimy, że te wielkie zespoły też bardzo dbają o to, żeby defensywnie być poukładanym. I o to Deschamps potrafił zadbać. Natomiast jak zrobić to, żeby była współpraca w ataku? W tym jest kłopot. No, w pamięci mamy mecz z Argentyną, ale umówmy się, Argentyna pozwoliła na tyle Francuzom, ale w wcześniejszych meczach Francuzi mieli ogromne problemy. I ta współpraca często między na przykład Griezmannem przy Giroud była bardzo mała. Czasami w jednym meczu było jedno podanie między nimi. I to jest kłopot. I myślę, że tutaj też, jeszcze skończę w tym meczu, co może być istotne, to też ci boczni obrońcy, o których mówiłem, którzy świetnie bronią, oni muszą dużo dać w ofensywie, bo środek będzie zabetonowany i tutaj trzeba będzie próbować przejść bokami. Między innymi to będzie jedno z zadań na ten mecz. No właśnie trochę mnie martwią ten Pavard i Lucas, bo zwróćmy uwagę, jak Urugwaj objął prowadzenie w meczu z Portugalią. Tam na bokach obrony grali niscy i ofensywni Cedric i Guerreiro. Środkowi napastnicy przeprowadzili akcję dwóch skrzydłowych de facto, tak? Przerzut z jednego skrzydła na drugie, dośrodkowanie i atak w pole karne, więc tutaj Pavard i Lucas Hernandez jako stoperzy właśnie zapewne na coś takiego nie pozwolą, ale na pewno Tabárez jakiś inny trik wymyśli. A co do tego, co Rafał mówił o drużynie francuskiej, jej brakuje ósemki albo dziesiątki takiego piłkarza, który by przed polem karnym umiał przyspieszyć grę, rozciągnąć akcję. Dlatego ja bardzo się ucieszę, kibicując Urugwajowi, jeśli zobaczę w składzie Tolisso, a nie Fekira, bo Tolisso to nie jest wirtuos i on szczerze mówiąc gra w tym turnieju, gra fatalnie, nie wiem, czy się ze mną zagrał na razie w jednym meczu w pierwszym składzie i był zaskoczeniem, no, bo w tych meczach przed Euro zapewniam was, że on był najlepszy z tych środkowych pomocników. Pierwszego meczu nie uniósł, nie wiem dlaczego. Natomiast myślę, że Tolisso może zagrać też z innego powodu i tu bym cię zmartwił. Dlatego, że w tym meczu też mogą być ważne stałe fragmenty gry. I oczywiście Urugwaj jest pod tym względem świetny i w obronie, i w ataku, ale Tolisso gra świetnie głową, więc może być przydatny i w defensywie, i w ofensywie. Poza tym jest to zawodnik, który potrafi w trakcie gry wejść z drugiej linii w pole karne, wielokrotnie to robi, tak strzelał gole. Więc ja myślę, że mimo wszystko właśnie Tolisso zagra i wcale nie jestem przekonany, czy to będzie źle, bo z tym Fekirem to jest też tak, że on ma przebłyski i dobre, i gorsze. Czasami gra nieodpowiedzialnie, ma jakieś sporo strat. I nie wiem, czy nawet w tym ogromnym tłoku, który będzie w tym, że no, ta formacja obrony i pomocy Urugwaju będzie bardzo blisko, czy on sobie będzie w stanie poradzić. Ja myślę, że
skuteczniejszy będzie może w drugiej połowie, kiedy tej przestrzeni będzie troszeczkę więcej, choć wciąż nie dużo, i kiedy piłkarze przeciwnika będą troszeczkę bardziej zmęczeni. No, spodziewam się niestety trochę szachów piłkarskich, ale na tym turnieju już do tego niestety... No właśnie, no może mówiłeś o tym, że może skrzydła mają być uruchomione, mają być, częściej grać skrzydłami Francuzi, no to tak. Może Thomas Lemar będzie rozwiązaniem. To byłoby jakieś rozwiązanie. No ale oczywiście to już jest zmiana tej równowagi, już on nie na tyle w defensywie i tu jest to. Ale Deschamps też często mówi o tym i mówił też o tym jego asystent na ostatniej konferencji Guy Stéphane, że Didier Deschamps tak buduje swój zespół, żeby sprawić jak największe kłopoty rywalowi. I to być może by świadczyło o tym, że ktoś z dwójki Lemar czy Fekir może zagrać. No bo taki piłkarz kreatywny może rzeczywiście stworzyć więcej kłopotów rywalów. Ale mówię, no tutaj ten Tolisso ma ten atut dobrej gry głową, który w takim meczu może być istotny i w defensywie, i w ofensywie. No dobrze, to teraz przechodzimy też do Urugwaju. W Urugwaju też wielka niepewność, czy Edinson Cavani zagra. Wiem, że raczej nie. Te wszystkie głosy dochodzą, że raczej nie zagra. No i pytanie teraz, czy kto go zastąpi, Leszku, tak naprawdę? No właśnie, bo taka akcja choćby z tego powodu nie będzie możliwa, że Cavani na 95% nie wystąpi w tym meczu, ale akurat Urugwaj ma dobrych napastników na ławce rezerwowych. Stuani jest świetny w grze głową, ale też potrafi zagrać na skrzydle. To jest taki właśnie napastnik, który wiele meczów rozegrał przy linii bocznej. Strzelił dużo goli, ma świetny sezon w Gironie. Najlepszy chyba w karierze. Najlepszy sezon w karierze, tak, a jeszcze jest Maxi Gomez, o którym jeszcze świat za dużo nie wie, natomiast kibice Ligi Hiszpańskiej już go świetnie znają i to jest moim zdaniem nowy Cavani. To jest piłkarz, który za kilka lat będzie Cavani. Po prostu będzie się cieszył taką renomą jak on. Nie daje gwarancji takiej niezawodnej gry jak Cavani, natomiast w takim meczu jak... No tak, ale on świetnie gra, gra głową. On wszystkim świetnie gra. Mimo, że wygląda jak rugbysta, tak, i to z tych takich cięższych, to naprawdę dobrze posługuje się piłką i po cichu liczę, że on może stać się bohaterem tego meczu, niezależnie od tego, czy wyjdzie w wyjściowym składzie, raczej zagra Stuani, czy pojawi się na boisku z ławki rezerwowych, bo to jest właśnie świetny mecz dla takiego zawodnika. Po drugiej stronie Mbappé, mówisz i wszyscy wiemy, że był bohaterem tego spotkania z Argentyną. On z Urugwajem nie będzie mógł się rozpędzić tak jak z Argentyną. Pytanie, jak on może zagrać? Czy on będzie troszeczkę szerzej ustawiony, czy raczej będzie go interesowała gra kombinacyjna właśnie na, nie wiem, na ścianę z Olivierem Giroud, który potrafi to doskonale robić? Jak może Francja próbować atakować Urugwaj? Sam nie wiem, jak to będzie wyglądało. Zobaczymy. Natomiast ta współpraca między napastnikami musi być większa i tego brakowało. Mbappé to jest racja. W każdym meczu, nawet kiedy ktoś się świetnie broni, zawsze raz, dwa razy w połowie jest taka sytuacja, że masz szansę na kontrę. I tu będzie istotne, żeby Francuzi to potrafili wykorzystać. Na przykład w podstawowym fragmencie gry Urugwajczyków, bo kiedy tylko ta przestrzeń będzie, to będą pewnie szukali Mbappé. Ja myślę, że w takim meczu wreszcie musi dać o sobie, znać o sobie klasa Griezmanna. No właśnie. To jest taki zawodnik, który powinien coś zrobić. Tym bardziej, że dla niego to jest mecz szczególny. On nie kryje, że Urugwaj za niego... Nigdy nie był w Urugwaju, ale uwielbia Urugwaj. Jego pierwszy trener, który go prowadził do Sociedad, do pierwszego zespołu, dał mu szansę, to był Urugwajczyk. Miał tam też kolegów Urugwajczyków. La Salte. Dokładnie. Ma też Urugwajczyków w zespole. Nauczył się pić matę. I kiedy zobaczył go Diego Godin, jak wychodzi z treningu z matą, to od razu się zbliżył i teraz są przyjaciółmi. Przyjaciółmi. On jest chyba, Diego Godin jest ojcem chrzestnym jego dziecka. Dokładnie, nie? Tak. Więc oni widują się bardzo często. Więc są wielkimi przyjaciółmi. Dlatego jest w ogóle kibicem Urugwaju również Griezmann. Uwielbia ten sposób gry, bo to jest to, co robi w Atletico i to mu odpowiada. Więc to jest taki dodatkowy smaczek. I teraz dobrze, doskonale go znają Jimenez i Godin, ale on też ich dobrze zna. Natomiast na tym turnieju Griezmann jeszcze swojej klasy de facto nie pokazał. No gole z rzutów karnych, tak jest. Tylko i wyłącznie. I może to jest ten mecz, tym bardziej, że tutaj, tak jak mówiłem, tej przestrzeni jest mała. To jest jednak piłkarz, który na tej małej przestrzeni formie potrafi zrobić coś z niczego. Niekoniecznie driblingiem, ale jednym magicznym podaniem bez przyjęcia piłki. I myślę, że tutaj ważna będzie ta współpraca między tymi ofensywnymi piłkarzami, żeby tych podań bez przyjęcia albo maksymalnie na dwa kontakty było więcej. Bo tylko tak będzie można zdestabilizować tą obronę. Jeżeli będą chcieli prowadzić piłkę, dryblować, nic z tego nie będzie. Przedrybują jednego, będzie drugi. Drugi, będzie trzeci przeciwnik. Natomiast jeżeli uda im się zrobić dwójkowe czy trójkowe akcje na jeden kontakt, no to jest ta szansa, żeby ten duet, chociażby Jimenez-Godin, w jakikolwiek sposób ograć. Tak, Leszku, chciałeś... No jeszcze o Griezmannie, tak, proszę.
Tak, akurat dużo o nim pisałem w książce, którą niedawno skończyłem, o Atletico Madryt. Ukaże się jesienią. Taki swoisty bój o duszę Griezmana toczył się w szatni Atletico ostatnio między Urugwajczykami i Kevinem Gamero, który jak wiadomo jest zaciężnym żołnierzem, który idzie tam, gdzie mu lepiej płacą, a Diego Godin odrzucił wiele ofert transferowych i zarobków o 100% podwyższających jego garze w Atletico został w tym klubie, bo go kocha. No i wynik ostateczny tej rywalizacji jest chyba jasny, skoro Griezmann wystawił do wiatru Barcelonę i to tak. Jeszcze w taki dosyć ostentacyjny sposób i został właśnie w Atletico Madryt, więc rzeczywiście ta jego urugwajskość, on nawet po hiszpańsku mówi jak Urugwajczycy, tak, wersją hiszpańskiego obowiązującą raczej w tym kraju, to dla niego naprawdę będzie bardzo, bardzo ważny i specyficzny mecz. Ale tak sobie myślę, czy to mu nie zaszkodzi. Właśnie, że ta emocjonalność, jaką podejść do tego meczu, może mieć też negatywny wpływ na jego postawę. Aczkolwiek no, to jest taki mecz, którym wszyscy oczekują, że on właśnie zrobi coś z niczego. Niekoniecznie, jak powiedziałem, dryblingiem, ale no właśnie jednym takim magicznym dotknięciem, które naprawdę są jego specjalnością. O tej swojej przyjaźni z Urugwajczykami ona pisze w swojej książce, tej, która się niedawno w Polsce ukazała pod tytułem Za zasłoną uśmiechu. Konsultowałem z nim, nie wiem, czy pamiętasz, Rafał, bo tak. Jeszcze, bo jak pisałem książkę, to jeszcze miałem tylko swoją francuski oryginał dostępny. Pewne tam aspekty tłumaczeniowe. On pisze o kulturze mate, która panuje w szatni Atletico i to jest taka kultura. Przy tym mate gadają o wszystkim szczerze i jakby nikt nie jest wykluczony, tak? Więc to jest też stanowi o atmosferze w zespole Atletico i atmosfera w reprezentacji Urugwaju jest bardzo podobna do tej, która panuje w Atletico, także myślę dzięki właśnie kulturze mate. Zresztą tej mate kilka ton Urugwajczycy przywieźli ze sobą do Rosji, no bo sobie życia bez mate nie wyobrażają. Mate nie wyobrażają. A co gazety piszą we Francji o atmosferze we Francji? Wiemy, że zawsze to był taki smaczek. W kadrze? Raczej, no właśnie, to, co jest istotne, zawsze było dyszą. To, co zwraca uwagę, bo to jest też ta koncepcja, którą ja zawsze mówię, że drużyna to nie jest jedna z najlepszych, ale tych, którzy do siebie najlepiej pasują. Kiedy jedziesz na wielki turniej i bierzesz 23, w tym kilku nie zagra albo w ogóle, albo będzie grał bardzo mało, to dobierasz ich też charakterologicznie i też on od tego przywiązuje ogromną wagę. I nawet oczywiście menedżer sami szukają jakiś, ten nie grał w ogóle, ten minutę, ten dopiero tował niedawno wszedł. I wszyscy przychodzą w konferencji czy rezerwowi uśmiechnięci, mówią, nie, jest super atmosfera, chciałbym zagrać, może o tym, ale zespół jest najważniejszy. Wygląda na to, że tak faktycznie jest, że to swoje niezadowolenie potrafią jednak ukryć i że na razie żadnego tam lądu nie podpalił nikt i atmosfery nikt nie popsuł i to jest bardzo ważne. Ja mam jeszcze do Rafała pytanie, w związku z tym mogę cię rozwiązać? Proszę bardzo. Czy Deschamps jest bardzo nieszczęśliwy w związku z tym, że nie ma Payeta na turnieju? Nie, myślę, że nie. Czy wiem, że ja jestem nieszczęśliwy? No, ja też myślę, że Payet byłby rozwiązaniem problemów taktycznych. Tak jest. Na mecz z Urugwajem, ale jeśli chodzi o jego rolę... Myślę, że nie. Szanse Payeta na wyjazd były bardzo małe. Tak naprawdę one wzrosły tylko dlatego, że gdzieś tak w kwietniu wrócił do swojej wielkiej formy i grał świetnie w Lidze Europy też. Zresztą w Lidze też. Ten marzec, kwiecień, no to była świetna forma. Ta kontuzja wszystko w pewien sposób ułatwiła Deschampowi. Umiałby zgryźć. No właśnie. I myślę sobie, że ta kontuzja złapana jeszcze przed finałem, wiemy, że później w szóstym finale Ligi Europy zszedł, bo kontuzja się odnowiła, to ułatwiło zadanie Deschampowi. On mu trochę komplikował sprawę, bo to jest zawodnik, wydaje się, który u Deschamps grał zawsze jako fałszywy skrzydłowy, prawda? W defensywie za dużo już nie mogły popracować i pytanie, czy wystarczyło mu tego, co da w ofensywie, żeby przekonać Deschampa, żeby pojechał. Natomiast myślę, że Deschamps już nie był do niego przekonany. Zresztą dwa lata temu on też rzutem na taśmę na to Euro trafił. Jego tam też miało nie być. Nawet kilka miesięcy przed Euro... A wtedy był po znakomitym sezonie w West Hamie. Dokładnie. W kilka miesięcy przed Euro Payet w wypowiedzi pewnej, no tak dosyć ostro powiedział się o trenerze, selekcjonerze. A mimo to Deschamps też pokazał, że okej, ktoś coś powiedział, ale jeżeli jest im potrzebny, okej, dogadamy się. I on jest naprawdę pod tym względem taką osobą, która patrzy przede wszystkim przez pryzmat ewentualnego wyniku. Ale teraz myślę, że takiego dylematu dzięki tej kontuzji nie miał. Ja też uważam, że na takie mecze to jest właśnie taki piłkarz, który nawet w tym tłoku zrobi coś z niczego, ma genialne podania i chociaż może mieć przestoje w grze, to czasami 3-4 jego akcje dają ci wynik w meczu. I mi takiego piłkarza brakuje. Leszko, ty pamiętam ostatnio, gdy byłeś właśnie tutaj, powiedziałeś, że Urugwaj ma najlepszą drużynę
jako zespół 11-osobowy. No ale pytanie właśnie, jak Francuzi z tym? Mówisz, że jest dobra atmosfera, czyli te drużyny są właśnie. Jakie są wasze typy na to spotkanie? No ja bardzo nie lubię typować. No a to mamy taką tradycję, wszyscy typują. Bardzo nie lubię typować, jak sobie nawet spojrzymy na znaczy, ten turniej. Znaczy dla Łatwia właśnie 0-0 w 2010. Ale w ogóle spójrzmy sobie na ten. No kto no by wiem. Typował, że odpadną Niemcy czy Hiszpanii na przykład? No to takie typowanie jest... Ale Rafał, przypomnę ci, że w 2014 roku z grupy nie wyszły Włochy, Anglia, Portugalia i Hiszpania. A teraz z wielkich tylko Niemcy, więc to jest turniej, na którym jest stosunkowo mało niespodzianek. A jednak są. Umówmy się. Dobrze, to ja powiem, nie wiem, czy to jest bardziej głos serca, czy rozumu, chyba bardziej serca, powiem, że Francja wygra 1-0. No proszę, Leszku. A 1-0, ale to było... No to dobrze, to będziemy to kontrolować. Teraz przechodzimy do drugiego spotkania. Brazylia z Belgią. Roberto Martinez powiedział na konferencji prasowej, że te zespoły są dosyć podobne. Pytanie, czy wy widzicie te podobieństwa, bo jeżeli chodzi o jakość... Jeszcze raz między Brazylią a Belgią, że są to zespoły podobne, jeżeli chodzi o jakość. Ja myślę, że tej jakości jednak jest więcej w drużynie Brazylii. Myślę, że jakości teraz najwięcej jest w drużynie Brazylii ze wszystkich zespołów, bo jak sobie spojrzymy, mówiłem jeszcze raz o tym, że budują defensywy, tak samo jest, mówiłem już o tym Brazylii, o obrońcach, o duecie stoperów, o tym, że Thiago Silva jest dla mnie najlepszym stoperem tych mistrzostw na razie, że oczywiście przed nim jest Casemiro, którego teraz niestety zabraknie, ale z przodu jest czterech fantastycznych piłkarzy, bo jest i Coutinho, i Neymar, i no, Jesus, który jeszcze gola nie strzelił, co prawda, ale pewnie znowu zagra, i jest William, więc no naprawdę, myślę, że żaden zespół nie ma aktualnie aż takiego wielkiego kwartetu jak Brazylia, więc uważam, że tej jakości jest jednak najwięcej. A ty, Leszku, co uważasz? No mnie trochę zdziwiła wypowiedź Kompanego, który właśnie jakby tak nie docenia swojego potencjału. Znaczy to powiedział Roberto Martinez. Tak, ale mówię o czymś innym. Kompany też wyraził taką opinię, że w Brazylii jest więcej jakości, że suma umiejętności indywidualnych jest wyższa. No, Brazylijczyków, no nie wiem, Belgowie mają gwiazdorską tak naprawdę kadrę. Lukaku, Gabriela Jesusa na razie zdecydowanie przewyższa. W środku pola mówi się, że Kevin De Bruyne gra słabo, ale on w każdym meczu robi jedną, dwie akcje przesądzające o wyniku de facto. Takiego piłkarza Brazylia nie ma. To jest taki kazus Pajeta, no, że on może by grał słabo, ale tylko z innych przyczyn. Bardzo regularny był w Manchester City, nie potrafię krytykować. Trochę jest zmęczony, tak, i po prostu tej inspiracji takiej jakiejś mentalnej może mu też brakuje. Właśnie, pytanie, natomiast porównajmy De Bruyne, Paulinho, no to są podobne pozycje, no kto jest lepszy? No nie, ale to jest inny profil piłkarza. No ale grają na podobnej pozycji, tak? Mają obok siebie defensywnego pomocnika, Casemiro. Ale być może dzisiaj zagra Fellaini, Witzel. To już będzie trochę inaczej. Myślisz, że Kevin De Bruyne może usiąść na... Nie, po prostu zagra De Bruyne, Lukaku i Hazard. Aha, że z przodu, no wyżej. Tak. Właśnie to był jeden za Mertensa, tak? Za Mertensa. To był właśnie jeden z zarzutów, to ciekawe, Kevin De Bruyne nie gra po prostu zbyt za nisko gra. Wtedy Belgia traci jakość w środku pola. Gdyby był Nainggolan w kadrze, to byłoby oczywiste rozwiązanie, żeby De Bruyne zagrał na jednym takiego łamanego skrzydłowego po drugiej stronie Hazarda. Natomiast czy ponieważ się wydaje, nie ma Nainggolana, że ten środek w Brazylii jest taki mocny, że tutaj trener też będzie brał pod uwagę to, jak przeszkadzać Brazylijczykom. Poza tym Fellaini i Witzel, no to są stare fragmenty gry, które dały im zwycięstwo z Japonią, bo gdyby nie ta bramka Fellainiego, to z Japonią by nie wygrali. Ta przewaga wzrostu okazała się kluczowa. Ja będę się upierał, że trochę więcej kości jest z Brazylii, ale żeby nie było, że nie mówię, bo znaczy spieramy się o detale. Ja nie twierdzę, że w Belgii nie ma, bo jest jej bardzo, bardzo dużo. Natomiast no tutaj faworytem mimo wszystko jest Brazylia, ale nie będę zdziwiony, jeżeli wygra Belgia, to raczej nikogo nie zaskoczy. Nie zaskoczy. Ciekawa będzie ta konfrontacja stylów, bo wiele zespołów z trójką obrońców i oczywiście Belgia jest tego wielkim przykładem i są różne sposoby gry trójką, w tym sensie, że wiele zależy od tego, kogo masz na skrzydłach. Ale ja jeszcze coś powiem, bo porównania Brazylii z Belgią, bardzo jedna cecha wspólna jest tych dużych, mianowicie one są identycznie prowadzone podczas tego turnieju przez trenerów. A propos tego Fellainiego, także co by się nie wydarzyło w meczu poprzednim, pamiętamy gola Firmino, tak, który zmienił Jesusa, przychodzi mecz następny i znowu gra ta sama jedenastka, o ile wszyscy są zdrowi. Przecież prasa belgijska już na Roberto Martineza wylewa naprawdę mnóstwo takiej stonowanej, bo oni wygrywają krytyki za to, że tego Carrasco trzyma ciągle w drużynie, który nie daje drużynie nic, ani w ofensywie, a już o defensywie to lepiej w ogóle i dzisiaj go może zabraknąć. Nie mówić. A to właśnie ciekawe jest, czy go zabraknie. Bardzo jestem ciekaw, czy zagra Chadli, czy Thorgan Hazard, który zastąpił go w meczu z Anglią, też... To wersja bardziej ofensywna. Też udanie, tak. Czy Chadli właśnie
i ten Brazylijczyków robi dokładnie to samo. Cały czas chwali, że Jesusa, chociaż też kibice domagają się Firmino na środku ataku. No, wygrał na tej swojej strategii z Willianem, bo mówimy, świetny piłkarz, fantastyczny piłkarz. Fazę grupową miał katastrofalną, nazwijmy rzecz po imieniu, nie słabą, katastrofalną. Nagle w meczu z Meksykiem był najlepszy na boisku, więc może warto było czekać. I trenerzy czekają, aż ci ich wartościowi piłkarze się przebudzą. Zobaczymy, kto się i u kogo tego przebudzenia doczeka dzisiaj. To jest dokładnie ten sam kazus Griezmana, który nie grał nic wielkiego, a cały czas wszyscy mówili, nie on, Deschamps o niego stawiał. Griezmann mówił spokojnie, tak samo było na Euro. Ja potrzebowałem rytmu meczowego i później byłem w świetnej formie. I to jest z Williamem się to sprawdziło. Zobaczymy, jak to będzie, ale to ciekawa konfrontacja. Niezwykle. I myślę, że na pewno tutaj możemy się spodziewać więcej dobrego futbolu niż tym drugim ćwierćfinale. To może być, to ma być taka uczta piłkarska, czy tak będzie, to zobaczymy. No właśnie, takim sposobem na Belgów, znaczy Brazylii na Belgów mogą być skrajni właśnie obrońcy, ci wahadłowie, o których właśnie Leszek wspomniał. Będzie Yannick Ferreira Carrasco, po drugiej stronie jest Thomas Meunier. Wiemy i Japończycy to pokazali, że tam jest dużo luk na ten. Oni potrafią się zapędzić do środka i myślicie, że skrzydła to będą te właśnie newralgiczne miejsca Belgów? Znaczy, to jest ciekawa, mogę, tak? To jest ciekawa sprawa, ponieważ Brazylia ma dwóch najlepszych lewych obrońców na świecie, bo dwa mecze zagrał, raz się tam zmienili, tak? Z grubsza Marcelo, dwa Filipe Luis, obaj nie dawali drużynie nic w ofensywie. W strategii selekcjonera reprezentacji Brazylii właściwie na ten mundial nie ma miejsca dla lewych obrońców, nie ma dla bocznych obrońców i ich akcji ofensywnych, nie ma, bardzo rzadko zdarzają się takie zagrania, no już tam częściej z Fagnerem po prawej stronie, co ciekawe, że na obieg, czy zejście do środka bocznego obrońcy, takim diagonalne w pole karne, no, oni są odbronienia, oni są generalnie odbronienia, skrzydłowi William Neymar, oni się w ogóle nie oglądają za plecy, jak dostają piłkę. Zwłaszcza Neymar. Oni mkną do przodu, patrzą tylko przed siebie, na kolegów ewentualnie z ataku, z którymi rozgrywają, w ogóle ignorują. Możliwy udział bocznych obrońców w akcjach ofensywnych. To jest też, myślę, pewne wyjaśnienie tego, dlaczego atak pozycyjny generalnie idzie słabo drużyną, bo boczni obrońcy są wykorzystywani w ofensywie tylko przez drużyny średniej klasy. Najlepsze pary bocznych obrońców to miały Szwecja, Peru, tak? Tego typu drużyny. Ci wielcy trenerzy wielkich drużyn uważają, że chłopaki z przodu muszą sobie poradzić sami. Bo my nie możemy stracić tak, gola, zostawiamy obrońców z tyłu. Generalnie, jeśli mamy najlepszych na świecie bocznych defensorów. I to jest ta wielka różnica między właśnie tą piłką klubową, gdzie tam nawet jak stracisz gola, to słuchajcie, no mówi się o drużynach włoskich, że one świetnie bronią, ale Roma jak musi, czy Juventus jak musi pojechać na Bernabeu, strzela trzy bramki. No okazuje się, że oni potrafią wszystko. A tutaj na tym turnieju nie, tu mamy gola, wszystkim nie stracić. Jak stracimy pierwszy gola, no to jest katastrofa. No i teraz, słowo, więc tak, no, ale tak właśnie, bo ja tak meandrując dochodzę do odpowiedzi do tego, co chciałem powiedzieć głównie, że ciekawe, czy wobec tych słabych boków Belgów, jeśli chodzi o obronę, słabej gry Carrasco i Muniera, Cicze zmieni swoją strategię i nakaże bocznym obrońcom grać o wiele odważniej w ataku. Ja myślę, że nie, ponieważ Belgia ma trzech napastników i dwóch stoperów nie można na nich zostawić, tak? Na Mertensa, Hazarda i Lukaku boczni obrońcy będą niezbędni. Niezbędni na własnej połowie. No, ale może się pomylę. No, wiemy też, że Fagner zostaje, bo Danilo wypada już do końca turnieju i Marcelo prawdopodobnie wraca wróci. Wraca dzisiaj, na 100% dzisiaj wraca, tak. Więc to też pytanie, no bo jednak on naturalnie biegnie trochę do przodu. Ale wydaje mi się... Jak mu trener nie pozwala, jak widzi, że nikt na niego tam nie czeka z akcją z przodu, no to on zostaje, no bo jest w końcu dorosłym człowiekiem. Tu jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało. Czy jednak... No właśnie to może być takie kluczowe, bo jeżeli jednak Marcelo i Neymar włączy się w akcje ofensywne, a będzie tam jeszcze blisko Coutinho, to tutaj będą mieli ogromne kłopoty Belgowie. I myślę też, że faktycznie zagra Carrasco, że jednak tam będzie Charlie, że to będzie może bardziej defensywna. Byłby taki samobójczy upór wręcz, nie? No tak mi się wydaje, więc raczej bym na to Ranto nie stawiał. I przede wszystkim no, muszą sobie zdawać Belgowie z tej siły ofensywnej Brazylii, więc może zagrają troszeczkę mniej odważni. Tak, no, myślę, że wielkie ryzyko i zostawienie bocznych stref, żeby Willian i Neymar mogli się tam robić co chcą, no to jest niemalże samobójstwo i nawet
tercet dobrych środkowych obrońców to może być za mało, żeby sobie z tym wszystkim poradzić. Ale no też właśnie, pokazuje, ale... że jak masz trzech środkowych obrońców na wysokim poziomie, to warto grać tym systemem, bo tu jest jej kompanii chwilowo, no, chwilowo zdrowy. Ja bym wolał Bojatę. No, w pierwszych meczach, no zobaczymy. No. Jest lepszy, moim zdaniem. No tak, ale też mówimy o silnej defensywie Belgów, no ale oni zachowali jeszcze czystego kąta na tym. Ale dużo goli strzelili. No tak. No to jest coś za coś, my nie będziemy na to narzekać, prawda? No bo to jest jeden z tych niewielu zespołów, który nam gwarantuje wielkie emocje. No, 12 goli chyba jeszcze strzelili, no trochę stracili, więc oby zagrali tak samo, oby to był taki mecz, nie wiem, który się skończył wynikiem 3-2 na przykład, no bo tu tak mogłoby się ewentualnie wydarzyć. Jeżeli chodzi o ten pojedynek, to jeszcze Vincent Kompany powiedział, że Belgowie indywidualnie Brazylia, to co ty Leszko mówiłeś, on powiedział, że indywidualnie Brazylia jest silniejsza, ale Belgowie chcą ich pokonać zespołem. Pytanie, czy Belgowie rzeczywiście mają ten zespół, bo jeżeli przypominamy sobie Belgów, nie wiem, z 2016 roku, z 2014 roku, to jednak mi się to kojarzy z zlepkiem indywidualności. Czy teraz może po tym, jak Roberto Martinez objął ten zespół, jest troszeczkę inaczej, że rzeczywiście oni stanowią taki monolit? Myślę, że bardziej niż kiedyś. Co więcej, oni są już troszeczkę starsi, nabrali doświadczenia. Wszyscy grają w wielkich klubach. No to oczywiście może być taka wielka niespodzianka tego turnieju i Belgia może dojść do finału. To jest najzdolniejsze pokolenie belgijskie, nie wiem, od czasu chyba od lat 80. być może, więc i to jest niesamowite. To, przepraszam, ale muszę taką dygresję o szkoleniu, bo to jest, zawsze mówię o tym, że to jest najważniejsze. Belgowie byli w sytuacji katastrofalnej parę, już nie wiem, dekadę temu i wtedy zwrócił uwagę, no, przepraszam, albo będziemy dobrze szkolić, albo nic z tego nie będzie. To jest malutki kraj. Zaczęli dobrze szkolić. Malutki jest Urugwaj. No. Belgia jest 4 razy większa ludnościowo. Okej, jak na Europę jest to jednak mały kraj Belgia, więc to tylko pokazuje, że jedyna możliwość na sukces futbolu w Europie to jest, żeby stać się fabryką i produkować piłkarzy. Innego rozwiązania nie ma, a tego nam bardzo, bardzo brakuje. No tak, ale to właśnie dobrze, poruszyłeś ten wątek, bo właśnie Leszka chciałem zapytać o szkolenie w Urugwaju. Tam jednak 3 miliony ludzi, we Francji jest 60, około 70, mm-hmm. 65, tam 70, tak? I jak w Urugwaju jest ten system taki, no, piekielnie dobry? Nie czuję się jakby specjalistą, by odpowiedzieć na to pytanie jakoś tak miarodajnie. Aż tak głęboko nie zajmuję się urugwajską piłką. Natomiast no, warto powiedzieć o jednym. Oni się nie rozdrabniają na 15 dyscyplin sportowych. Gdzieś ktoś podał, że ostatni medal olimpijski to zdobyli w 68. Nie, przepraszam, tak teraz z pamięci mówię, ale na pewno na olimpiadzie, jeśli zdobywają jakieś medale, czy są w czołówce, to bardzo rzadko. Tam jest tylko piłka. Skoro mają 3 miliony, to nie będą budować koszykówki, siatkówki, lekkiej atletyki, wioślarstwa i czego tam jeszcze. Całe wychowanie fizyczne młodzieży podporządkowane jest wyszukiwaniu talentów piłkarskich. I mają tak gęste sito, że właściwie każdy chłopiec jest w pewnym momencie kwalifikowany do futbolu. Nadaje się albo się nie nadaje. I po prostu nikogo nie wypuszczają, żadnego talentu nie wypuszczają, żadnemu chłopcu, który jest utalentowany ruchowo generalnie, nie pozwalają zająć się jakąś inną dyscypliną, bo takiej możliwości specjalnie nie ma. No więc jeśli masz takie małe oczka tej sieci, to zostaną w nim wszystkie rybki, tak? I może to jest sposób na zniwelowanie tej różnicy potencjału liczbowego, tak? Między Urugwajem a innymi krajami. Mi przychodzi do głowy jedna rzecz, to jest pewna tradycja. Urugwaj wygrywał Mistrzostwa Świata jeszcze przed wojną. Zresztą oni grają 4 gwiazdkami. Dlatego, że dolicza się im te zwycięstwa w Igrzyskach Olimpijskich, prawda? Więc to jest ta tradycja futbolu. Poza tym, jak sobie patrzymy, te zespoły to są te cechy, czyli oni nie odpuszczają walczaki. No tak mówiąc, te cechy ewolucjonalne są na bardzo wysokim poziomie. Naprawdę oddają wszystko na boisku. Są konsekwentni aż do bólu, zdyscyplinowani. I nawet nie mając wybitnych piłkarzy, czasami na niektórych pozycjach, no to sobie jednak świetnie radzą jako zespół. I to jest. Poza tym, no, wiadomo, że w południowej Ameryce piłka nożna to jest coś, to jest religia, więc dzieci grają wciąż na podwórkach, czego w Europie czasami brakuje i to jest też ta siła, której nam brakuje. Dobra, przechodzimy jeszcze wracamy do meczu Brazylii z Belgią. Nie będzie Casemiro, zastąpi go Fernandinho i pytanie, czy to jest jakby wymiana 1-1.
No ja myślę, że Fernandinho pod pewnymi względami jest lepszy od Casemiro i że zawodnika, który... względem czysto piłkarskim tak, do przodu. Tak, tak. W konstruowaniu, kreowaniu jest lepszy. Dokładnie. Pytanie, czy jest aż tak dobry w odbiorze? No właśnie, bo... Coś zyskujesz, to stracisz. Ten środek pola reprezentacji Brazylii, zwłaszcza kiedy Coutinho gdzieś pobiegnie do linii bocznej albo do ataku, to jest trochę toporny. Nazwijmy rzecz po imieniu. Casemiro, Paulinho to nie są zawodnicy od kreowania. To są zawodnicy od przeszkadzania, chociaż Paulinho tam tych goli zawsze sporo strzela, no ale... To wynika z czego innego, jego warunki fizyczne. No tak, wejdzie nie jest to Szawi, tak? Tak. Czy nie jest to Modric nawet, tak? Więc no ale wiesz, to już bardzo wysoko zawieszasz poprzeczkę. No tak, ale wiesz, już trudno. Od ekipy, która chce wygrać Mistrzostwo Świata, należy wymagać, czy oczekiwać, że będzie miała w środku pola jakiegoś wybitnego zawodnika. Wracamy do tego, że wszyscy liczą na tych czterech z przodu. No tak, no. A reszta ma świetnie zabetonować dostęp do własnej bramki. I tyle. Fernandinho na pewno wykreuje więcej niż Casemiro. No i to możemy wziąć. No ale czy odbierze tyle piłek? Nie wiem. No Paulinho będzie mu pomagał, więc no tak, jakbyś jeszcze... jakoś to się zrównoważy. Ale może nam to da trochę lepszy mecz w ofensywie. Tak sobie Brazylijczycy myślę. Nie są przekonani do Fernandinho, bo on jest jednym z głównych winnych cały czas tej klęski. Tak? A tak, bo on w przerwie zszedł chyba w no tym właśnie, spotkaniu. No właśnie, więc jakby... Ale to jest przerażające, że wciąż się wraca do tego meczu. Prawda? No to dziwicie się. Po 4 latach, jak za 400 lat będą wracać, to się będziemy mogli dziwić. Myślę, że będą, tylko że to jest, no niestety... No musisz tym piłkarzom dać szansę. No jeżeli będziesz im to też ciągle przypominał, no to de facto sobie robisz szczęście. Jak go Silva wtedy nie zagrał, miał szczęście. Tak, ale wszyscy mu i tak wypominają jego łzy, że płakał, że za bardzo emocjonalnie podchodzi. Ze wszystkiego się robi zarzut. Jeżeli ktoś tak kocha tą koszulkę reprezentacji, że płacze, kiedy przegrywa, no to nie jest dla mnie brak charakteru. No to też pokazuje te emocje, które są związane. To też jest część futbolu. Tak, ale myślisz, na razie dla mnie Thiago Silva i tak jest, powiem to jeszcze raz. Być może najlepszym stoperem tego turnieju. No dobrze, to przejdźmy do... Ale może dzisiaj dla mnie numerem 2, zgadnij po kim. Diego Godinie. No oczywiście. A, wiadomo. Ale pytanie właśnie, czy ta obrona Brazylii nie jest czasami mocniejsza od ataku? Chodzi mi o wygrywanie tych meczów, bo jednak jeżeli chcesz zdobywać trofea, to jednak najważniejsza jest ta obrona. I właśnie o tym mówimy, że niestety, że ci trenerzy na to zwracają uwagę i siłą Brazylii jest właśnie to, że ma świetną obronę. No bo z przodu mieli zawsze świetnych piłkarzy, no... Zawsze mieli wirtuozów. Ale to też nie tak, nie do końca korzystali z dużej liczby wirtuozów. Ostatni tytuł mistrzowski wygrany przez Brazylię po brazylijsku to 70 rok, tak? I Pelé. Potem było kilka porażek i dopiero przestawienie zwrotnicy, jak grała Brazylia w 94. Z przodu byli Romário i Bebeto, a reszta broniła. Ale zobacz, po tylu latach pamiętamy tę dwójkę, ile oni potrafili zrobić. No. 2002 rok, z przodu był Tercet, tak? Padów R, tak? Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho. Reszta broniła. Reszta by jeszcze Roberto Carlos, tak? I podłączał się do tego, no i z prawej strony też Kapu. Czyli futbol się niby zmienia, ale Brazylia... Na mistrzostwach świata beton z tyłu po prostu Brazylia... I w tych 3-4 z przodu zrobi swoje. Te klęski z 82 i z 86 roku zwłaszcza naznaczyły jakimś piętnem futbol brazylijski i tam po Dundze, po którym wydawało się, że musi przyjść jakiś trener, który będzie znowu wrócić do tej romantycznej Brazylii, przyszedł. Jest teraz Cicze, który taką równowagę zachowuje, a nawet jest to powiedzmy układ 6 plus 4, tak? 6 broni, 4 atakuje, więc to jest taka równowaga jednak nieco zachwiana na korzyść defensywy, aczkolwiek nie w takich proporcjach jak w 94 i to trzeba docenić. Jeżeli chodzi o Brazylię, Leszku, to uważasz, że ta porażka 1-7 i potem jeszcze 0-3 z Holendrami to jakoś im siedzi w głowach rzeczywiście, że oni muszą to naprawić? Nie, myślę, że wielką zasługą obecnego selekcjonera jest to, że wyczyścił głowy, że ta znakomita kampania w eliminacjach do Mundialu, kiedy wygrywali ze wszystkimi do pewnego momentu, że ona ich wyczyściła, że już tego nie mają w głowach. No zobaczymy. Ten mecz między innymi taki trudniejszy da nam powiedzieć, ale wrócę znowu do Thiago Silvy, dlatego że pamiętajmy, że on został odsunięty tak, wiemy, jest z tego najlepszy. Czasu. Nie, chodzi mi o to, że potrafił odbudować go. Że przecież on już nie był powoływany, że stracił opaskę i tak dalej. I nowy selekcjoner znowu zrobił z niego kluczową postać defensywy, więc to też pokazuje, że faceta, którego też obarczono klęską, chociaż może niesłusznie wtedy, którego właśnie zarzucano, może on nie daje rady psychicznie i tak dalej mentalnie, zbudował z niego znowu piłkarza, który teraz w kadrze bryluje. Czy będzie brylował dzisiaj? Zobaczymy. Belgia?
zespół, mówiliśmy o tym, ale też chciałem teraz właśnie, mi się przypomniał jeszcze Gabriel Jesus czy Roberto Firmino? O, nie, zagra Gabriel Jesus, moim zdaniem dobrze mu się współpracuje z Neymarem, być może choć też jakąś, nie wiem, bliższą przyjaźń, tego nie wiem, i będzie konsekwentny trener i postawi na niego. Wydaje mi się, że po prostu Neymar lubi grać z Gabrielem Jesusem, a jeżeli Neymar lubi z kimś grać, no to, to musi on grać. Argentyna daleko nie zajechała na tym patencie, że gra ten, z którym lubi grać Messi. No tak? niektórzy na tym jadą, inni nie, no różnie to bywa. Wiesz, do każdej teorii można zawsze sobie przypisać, że coś się sprawdziło albo nie sprawdziło. Tak to jest. Tyle meczów za nami. No właśnie, dlatego też nie ma prostej recepty na nic, ale wydaje mi się, że zagra Gabriel Jesus. Belgowie 23 mecze bez porażki. Ale tak, jeżeli się zastanowimy i przeanalizujemy te 23 spotkania, no to jeszcze nie było takiego poważnego przeciwnika. Brazylia teraz przychodzi, jest o ćwierćfinał, piekielnie ważne spotkanie i też pytanie, czy Belgowie, znowu wracamy do tego doświadczenia, bo też oni mają niby doświadczenie turniejowe, ale czy mają takie doświadczenie, żeby wygrywać te najważniejsze spotkania? Wiecie co, patrzę sobie tak, Courtois w bramce, Alderweireld, kompanii, którego Leszek by wolał, bo ja te i Vertonghen. Już przepraszam, chodzę pod stół. Przed nami. Chowam się. Nie, przecież to ja nie mówię, że nie masz racji. W ogóle. Jest Witzel i Fellaini, no są faceci, którzy grają w wielkich klubach, no Witzel woli dobrze płacące kluby, powiedzmy, ale doświadczenie mają wszyscy ogromne, prawda? O tę największą piłkę jednak się ocierają. Więc doświadczenia im nie zabraknie. Myślę, że też taka mentalność to Alderweireld, trudno go zawsze odmienić. Czy Vertonghena, to jest też taka pewna gwarancja solidności, chociaż gol, jaki stracili z Japonią, to Vertonghen się zachował fatalnie. Więc to im daje dużo spokoju jednak mimo wszystko. Doświadczenie jest. Będę się upierał, że doświadczenie jest. Natomiast czy to wystarczy na Brazylię? Nie wiem, no jak Neymar się rozpędzi i minie trzech, no to masz zrobić? Aby no nic. Miejsce pewnie będzie do tego miał, biorąc pod uwagę, że powiedzmy na tej prawej stronie zagra Munie, no to może być dosyć pewnie łatwo. Tak, ale Munie może będzie grał też mniej ofensywnie w tym meczu, też pamiętajmy. No on jest obrońcą generalnie. Znaczy, jest... pamiętajmy, że on zaczyna jako skrzydłowy, natomiast stąd jego ciągotki, ale od dłuższego czasu gra już jako obrońca, chociaż ostatnio gra jako obrońca w zespole grającym bardzo ofensywnie, czyli w Paris Saint-Germain. No, ale tutaj myślę, że... W którym obrońcy tak naprawdę nie muszą bronić. No, bo jest Thiago Silva z tyłu, więc nie muszą. No, najlepszy na tym turnieju, wiadomo. I nie mówię najlepszy, jeśli chodzi o obrońców. Okej, dobra. Dobrze, to teraz porozmawiamy troszeczkę o Rosji. A nie pytasz o wytypowanie wyniku, Rafał? A, przepraszam. Rafał, jaki... To ja dam... Chciałem dać 3-2, ale nie, no. Belgia tyle nie może strzelić, skoro jest Thiago Silva. 2-1. Dla kogo? Dla Brazylii. Dla Brazylii? Tak. 3-2 dla Brazylii, tak. Skorzystam z tej. Dobrze, to teraz porozmawiamy o Rosji. A z nami jest już Arek Stolarek, który doskonale orientuje się w sprawach rosyjskich. Cześć Arku, dzień dobry. Cześć Piotrze, to się okaże, czy się tak doskonale orientuje. No dobrze, no to na początek pytanie, jak Rosjanie przygotowują się do tego spotkania? Co tam w trawie, w prasie piszczy? Czy Rosjanie już wytrzeźwieli? Bo to też dosyć istotne pytanie. Wiesz co, chyba tak, nie wiem, pili, nie musieli pić, by zapomnieć, tylko pili z radości, jak pamiętasz. Zawsze Piotr o czym mówi, nie tak dawno temu. Oni pili z radości, natomiast wydaje się, że trochę się uspokoili po tym zwycięstwie z Hiszpanią. Wydaje się, że jednak trochę ochłonęli i wiedzą, że są już w tej chwili na takim poziomie, że no nie w tej chwili nakładanie jakiejkolwiek presji, wymaganie czegokolwiek ponad normatywnego od tej kadry, no wydaje się chyba no niezbyt logiczne, bo naprawdę taki spokój przebija się jednak z pracy. Ja szukałem takich jakichś bardziej agresywnych doniesień, agresywnych tytułów typu właśnie przejedźcie się po nich i tak dalej, zniszczcie ich, ale tam po prostu nigdzie takich rzeczy nie ma. Właściwie tylko komentatorzy tak ostrożnie zauważają, że nawet byli zawodnicy, czy byli sportowcy, byli trenerzy, zauważają, że no skoro już jesteśmy w tej 1/4, no to znaczy, że eliminując po drodze Hiszpanię, stać nas na być może na kolejne niespodzianki, ale wydaje się, że to jest mówione z niezbyt taką wielką wiarą. Wydaje się, że Rosjanie w tej chwili są już na etapie docenienia w 100% tego, co udało się już
kadrze Czerczesowa osiągnąć i chyba po prostu ze spokojem podchodzą do tego wszystkiego. No, Dimitrij Kombarow ze Spartaka mówi, że po takim zwycięstwie jak z Hiszpanią można wierzyć w finał, no ale to nie Kombarow będzie grał, więc jakby on tutaj to nie jego zmartwienie. Byli trenerzy Tałałajew mówią o tym, że Gadzijew mówią wszyscy w tym samym tonie, jak właśnie Kombarow. Doszliśmy do pewnego etapu, bardzo możliwe jest pójście jeszcze dalej, natomiast tak naprawdę nikt nie mówi tego wprost, że no słuchajcie, my tutaj walczymy na swoim stadionie, my walczymy w swoim kraju i idziemy do finału. Jedyny taki tytuł przeczytałem w sowieckim sporcie, no to tutaj redaktor naczelny z kolei popłynął i stwierdził, że takie pytanie w tytule zadał w finał Mistrzostw Świata dla Rosji, a dlaczego nie? Ale w tekście już logicznych argumentów nie przytacza, bo mówi na przykład o mistrzowskim farcie, no to chyba na tym się jednak Rosjanie nie mogą opierać, a zadanie przed nimi bardzo trudne. Jeżeli chodzi o Stanisława Czerczesowa, no to wiemy, że on w sumie w każdym meczu jakby dobierał taktykę pod przeciwnika. Nie trzymał się sztywno jednego ustawienia. Z Hiszpanią zagrał no, praktycznie piątką, bronił w sumie dziesiątką. Pytanie, czy z Chorwacją spodziewasz się tego, że oni zagrają podobnie, czy jednak troszeczkę inaczej, niż nie cofną się tak głęboko jak z Hiszpanią? Dobrze zauważyłeś właśnie, Piotrek, że Czerczesow w każdym meczu przygotowywał sobie coś pod rywala. On tak naprawdę no tutaj nie dawał ze strony własnych kadrowiczów czegoś ekstra, tylko no, starał się reagować na sposób gry przeciwnika, nie próbował kreować własnych wydarzeń na boisku, tylko no, reagował właśnie na sposób gry rywala. I tak idzie od meczu do meczu, oczywiście z tą wpadką z Urugwajem, ale myślę, że ten mecz poniekąd no też chyba dobrze rozegrał Czerczesow właśnie z Urugwajem, wystawiając zmienników, no też pokazując nieco na zewnątrz, że oni niekoniecznie w tej chwili są w formie, która pozwalałaby im na grę w pierwszym składzie, a jednocześnie postawił duży znak zapytania właśnie wówczas przed tym spotkaniem z Hiszpanią i nie dał takiego materiału poglądowego Hiszpanom. No teraz Chorwaci właściwie wiedzą o grze w defensywie, no wszystko, jeśli chodzi o Rosję, bo oni, można powiedzieć, wystrzelali się z tej defensywnej gry właśnie w spotkaniu z Hiszpanami i pokazali wszystko, a nawet nie w 100%, a w 120%. Sami zawodnicy po tym spotkaniu, Ilja Kutiepow, który tutaj nagle wystrzelił formą na Mistrzostwach Świata stoper Spartaka, on powiedział, że po ostatnim meczu, kiedy go zapytano na konferencji prasowej, jak się czuł po ostatnim meczu, to on powiedział, że po prostu czuł się zmęczony. Powiedział, że jeszcze nigdy nie zakończył meczu w takim stanie zmęczenia, w jakim zakończył właśnie ten z Hiszpanią. I śmiał się, że dobrze, że po tych seriach rzutów karnych Igor Akinfiejew pobiegł w ich stronę cieszyć się, bo gdyby zaczął od nich uciekać, to by go nie dogonili, bo by już nie mieli siły, żeby za nim biec. I ci zawodnicy mówią wszyscy to samo. I teraz właśnie zastanawiam się, czy oni dadzą radę po prostu się zregenerować po tym meczu z Hiszpanią, bo oni i fizycznie wystrzelali się w całości jakby z tych swoich sił witalnych, ale wydaje się, że i psychicznie przekroczyli pewną barierę, bo to był taki mecz, którego jeszcze nie było tak naprawdę dla tej Rosji po pierestrojce. No to był absolutnie historyczny mecz i pytanie właśnie, jak oni będą wyglądali fizycznie, a tutaj wydaje się, że nie będzie to łatwe, aby ich odbudować. No i psychicznie, czy oni jeszcze będą w stanie tej koncentracji nabyć na nowo w spotkaniu ćwierćfinałowym, teoretycznie słabszymi od Hiszpanów Chorwatami, no ale to Chorwaci grają dalej. Oczywiście wiemy, że Rosja w tej regeneracji ma niechlubną kartę zapisaną, ale no, mam nadzieję, że tutaj jakby nie ma takich historii, żeby musieli się czymś wspomagać, więc jakby tutaj upatruję problemu jednak właśnie w tych siłach, w tym wyjściu na nowo na rywala, który przecież też podobnie gra jak Hiszpania, też dużo gry po ziemi, szybkich małych gier na małej przestrzeni. No i ta Chorwacja ma tę przewagę nad Hiszpanią, że wie, jak może zagrać Rosja. No i teraz trzeba zadać sobie następne pytanie, co musi zrobić Czerczesow, żeby zaskoczyć Chorwację, bo jeśli wyjdzie ustawiony tak, jak zrobił to z Hiszpanią, no to nie pokaże nic nowego. Natomiast może próbować wrócić do gry czterema obrońcami,
jak tak sobie to analizuję, z racji na nieobecność Żirkowa w składzie na jutrzejszy mecz, bo mówiono od razu, że on ewentualnie to na finał być może będzie przygotowany, a na lewej obronie no wcale nie jest łatwo, bo też powiedzmy nominalny lewy obrońca Kudryjaszow grał w tym meczu z Hiszpanią jako jeden ze środkowych obrońców, więc brakuje tego Żirkowa, który był wahadłowym po lewej stronie, więc teoretycznie Kudryjaszowa lewonożnego można przesunąć właśnie na lewą obronę, no ale wtedy kogo dać do środka obok Ignasiewicza, bo jeśli będzie to Granat, który wszedł po przerwie w 46 minucie i przez 70 minut zagrał 5 podań i wszystkie niecelne, to jest ryzyko. No, naprawdę jest dużo znaków zapytania. Ja myślę, że ja przyjmuję dwa warianty. Albo powrót do czterech obrońców, właśnie z racji na to, że nie będzie Żirkowa i przesunięcie wtedy Kudryjaszowa na lewą obronę. I wtedy ma tak naprawdę tę obronę w takim samym składzie, w jakim miał z Hiszpanią oprócz Żirkowa. No albo no próba właśnie wejścia z tym Granatem nieszczęsnym. A może Granat się odbije w tym meczu i sobie poradzi trochę lepiej po prostu niż z Hiszpanią. No, myślę, że dużo będzie zależało właśnie od tego ustawienia w obronie. Plus dla Rosji jest taki, że wraca Ołan Dżagojew, więc jest większe pole do manewru, jeśli chodzi o tę linię ofensywną. Nie wiem, może się pokusi o... Chociaż nie sądzę, żeby wystawił Dżagojewa w pierwszym składzie, bo na razie w tym ataku też gra mu mniej więcej wszystko tak, jak powinno, ale Dżagojew wchodzący na przykład na pół godziny, na takiej powiedzmy większej świeżości, no bo wiemy, że on od pierwszego meczu nie grał, zszedł w trakcie pierwszej połowy, no to może być też jakaś taka ciekawa broń dla Czerczesowa. Więc ja wydaje mi się, że stawiałbym jednak na grę czwórką z tyłu, ale to nie znaczy, że tak będzie. Arek Stolarek, dziękujemy za tą analizę. Już wszystko praktycznie wiemy, znamy, nie znamy tylko wyniku. Piotrek? No już. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Cześć Arek. Dzięki, cześć Piotr. No dobrze, to teraz jeszcze chwilę o tej Rosji. Myślicie, że Rosja to już ten limit szczęścia wyczerpała? Już teraz będą zweryfikowane ich umiejętności? Czy jednak mogą się jeszcze pokusić o kolejną niespodziankę? Mogą się pokusić, ale myślę, że tutaj wracając do tej rozmowy, bardzo ważne będzie to, jak się będą czuli fizycznie jedni i drudzy, bo jedni i drudzy grali dobry w kraju, grali karna. Chorwacja przez dużą część meczu z Danią wyglądała zdumiewająco słabo. Spodziewaliśmy się innego meczu, druga połowa. Jak Polska ze Szwecją w 74. meczu. Wybacz, mogę tego nie pamiętać. Nie, ja też tylko... Tak słyszałeś. Tak czytałem. Nie, to oglądałem kiedyś tam. Tak. No to ja nawet nie oglądałem. To poza tym jestem przez. Więc to jest... Myślę, że to będzie kluczowe jednak. No ale Chorwacja jest faworytem. Przede wszystkim o piłkarzy kreatywnych w środkowej strefie, jak Modric, czy Rakitic, czy nawet Kovacic, którzy potrafią zrobić znacznie więcej. Zawsze groźny jest Mandzukic. Natomiast... No nie wiem, kolejne zwycięstwo Rosji byłoby jednak nieprawdopodobne, ale wiem, że wszystko się może wydarzyć i że podobno nawet ściany pomagają gospodarzom, więc nie wiem, jak to będzie wyglądało. Oczywiście tutaj żartuję, oby niczego takiego nie było tym razem. Jeszcze poczekajmy na wyniki tych różnych kontroli tam po meczu. żeby zamknąć dyskusję o znakomitej formie fizycznej, tak. I w ogóle Rosji. Tak jest. Ale dali z siebie bardzo wiele z siebie dali i to może być kłopot. No ale sporo nie mieli, żeby się zregenerować. Kolejny ćwierćfinał, ten jutrzejszy to Anglia-Szwecja. No ten mecz Anglików z Kolumbią no nie porwał chyba tłumów, no, umówmy się. I też mam takie wrażenie, że jest dosyć duży optymizm, bo Anglicy wygrywają, ale za tym nie stoi wcale jakaś fenomenalna gra. Mają drabinkę fenomenalną. No właśnie, to jest. To jest wpaść na dobrą grupę, potem na dobrą drabinkę, to możesz w finale się znaleźć. Dokładnie, się, i to tylko pokazuje, że w tych turniejach... Grając tak, że z innej grupy byś w ogóle nie wyszedł. No tak, jest. Tak. Więc no, poczekajmy, jeśli Anglicy awansują do finału, to dopiero pewnie finał zweryfikuje ich klasy, jakkolwiek by to paradoksalnie nie brzmiało. No dobra, dużo minusów jest w grze Anglików, ale mają entuzjazm, mają taką wiarę w to, że mogą przenieść góry, tak? Więc to jest coś, co jest ich wielkim atutem. No i wreszcie przyjechali młodzi piłkarze z Anglii na turniej i jeszcze mają siłę biegać. Nie? Zawodnicy tak już po 26 roku życia to już... Obok Nigerii najmłodszy zespół. No właśnie, to już na mundialu po sezonie w Premier League spisują się raczej słabo, a ci jaci grają dobrze, więc dobrze. No dobrze czy słabo? Nie, no w porównaniu z Anglikami z finałów poprzednich wielkich imprez, to grają dobrze zawsze.
zawsze na jakim zależy ocena od tego, na jakie tło rzucamy. Jak rzucimy ich na tło Brazylii, Francji, Urugwaju na tym mundialu, to grają słabo. Chorwacji z najlepszych meczów. Jak rzucimy ich na tło poprzedników z poprzednich imprez, to grają bardzo dobrze, bo jest wiele elementów takich świeżych w ich grze, których nie było wtedy, więc... Tak mając pamięci ten mecz z Kolumbią, bo ja akurat nie oglądałem go na żywo. Oglądałem wtedy co innego na żywo. Absolutnie nie żałuję. No pochwa się. No ale nie wszyscy interesują muzyką, więc... Byłem na rewelacyjnym koncercie we wtorek w Krakowie. Można sprawdzić, co tam wtedy było. I oglądałem sobie ten mecz na spokojnie w dwóch... Jeszcze nie zdążyłem powiedzieć powtórki, dogrywki nawet. No to mecz był naprawdę słaby. Brakuje im kreatywności środkowej linii Anglikom na pewno. Natomiast jestem wciąż pod wielkim wrażeniem Kane'a. To jest piłkarz, który gra fenomenalnie tyłem do... On może nie strzelać goli, ale tyłem do bramki gra świetnie. Je trzeba zagrać sklepki, zagra świetnie, dokładnie. No naprawdę. To... Też cofał się Kane dużo do środka pola. Kane jest wielką, jest no naprawdę wielką rzeczą dla tego zespołu. Nie chcę deprecjonować innych, ale to jest napastnik tylko strzela gole, ale robi też inne rzeczy, on je robi świetnie. Oczywiście w tym profilu, który ma, no bo to nie jest piłka, który weźmie piłkę, będzie dryblował, ale tyłem do bramki zawsze się utrzyma, złapie faul. Kiedy trzeba zgrać z pierwszej, zgra. Kiedy trzeba... Było takie jedno podanie w tym meczu, niby zwyczajne, kiedy z pół voleja zagrał wewnętrzną częścią piłkę prostopadłą do swojego partnera i stworzyła się z tego jakaś sytuacja bramkowa. No niby banalne, ale nie banalne, bo wielu by przyjęło, a on nie, on zagrał co do milimetra. I to są takie szczególiki, które pokazują, jakiej wielkiej klasy jest to piłkarz, naprawdę. No, tylko się zgodzić, podpisać pod tym, że Kane jest czymś, co dodaje tej drużynie wartości, co sprawia, że ona jest drużyną zupełnie innej półki, niż byłaby... I dlatego oni mogą trafić do finału. Bez niego, no. Ale teraz Szwedzi. No też, umówmy się, no to obok, tak, chyba obok to Urugwaju. Leszek, proszę. Obok Urugwaju, ja to zespół. A to jest taka drużyna jak z Ikei, jak mamy z Ikei. Wiesz, można je rozebrać, złożyć od nowa. Bez kłopotu, taka kompaktowa bardzo jest. No tak, ale chyba oprócz Urugwaju to jest drużyna, która ubrzydza. Wiesz co, grę. To ja... Tak, mimo wszystko więcej, mam chyba więcej szacunku do Urugwaju. Oni grają może lepiej z meczu na mecz, to nie do końca tak, ale przeciwko Meksykowi, bo potem ten kolejny mecz, mimo że wygrany ze Szwajcarią, był ciut gorszy przeciwko Meksykowi, to był pokaz tego, jak można 100% z zespołu wydobyć, jak można z piłkarzy przeciętnych wydobyć coś więcej niż oni grają na co dzień, niż oni grają w klubach. Oni, każdy z nich przekroczył samego siebie w meczu z Meksykiem, bo to była perfekcja, to jak oni przechodzą do ataku nawet, tak? Jak oni sobie stwarzają sytuację przy tych swoich mizernych umiejętnościach. Ja jestem z Szwedami zafascynowany. Przecież tam nie ma ani jednego piłkarza, który by grał w jakimś poważnym klubie. Oczywiście, tam nie ma Tam był Ibrahimowicz, no kiedyś byli inni, bo kiedyś byli. Był Ilaj, był Ilarsson, był Ljungberg, byli kiedyś piłkarze. Ale system teraz... gry, organizacja, morale, mentalność, tak. Robią z tych piłkarzy gwiazdy. Przecież Augustinsson to jest w tej chwili, nie wiem, czy nie najlepszy lewy obrońca, ale znaczy, nie... to pokazuje, na Boga, no. To pokazuje, czym jest zespołowość. Mówiąc o tym, że nie ma piłkarzy z wielkich klubów. To jest też atut w tym sensie, że ci z wielkich klubów mają ze sobą po 60 meczów w sezonie. A ile oni mogą mieć? Ze 40? I to jest też ta różnica, która im pozwoli mieć tą świeżość, którą być może innym brakuje. No tak, mi się przypominają słowa Milana Barosza, który został królem strzelców na Euro i on wtedy miał kontuzję. On powiedział, że on został tym królem strzelców tylko i wyłącznie dlatego, że przez połowę sezonu nie grał i był świeższy, to prawda. Tak. No tak, Leszek jeszcze sprawdza to sobie. Przynależność klubową sprawdzać, bo ja tak, nie chciałbym głupoty powiedzieć, ale... Nie, to mniej więcej na to wygląda. Tak. Tam piłkarzy, którzy grali w europejskich pucharach, nie ma wielu w zespole tak. Szwedzkim, więc tak, oczywiście to jest też ich atutem, więc to zawsze ja oczywiście wolę drużyny więcej grające piłką, chyba, lepiej, że jest to mające lepszych piłkarzy, ale... Ale coś doprowadzone do perfekcji, no też się może tym zachwycić troszeczkę przynajmniej. Ale dobrze. Po prostu tego mi właśnie brakuje, tym mundialu, że nie tylko na tym, i to jest, wracamy do tego, czego rozpoczynaliśmy, że no, piłka klubowa na najwyższym poziomie dla mnie zawsze będzie miała większą wartość niż ta piłka reprezentacyjna, jeśli chodzi o jakość gry, to jest nieporównywalne. Natomiast piłka reprezentacyjna ma to do siebie, że tutaj narody się mierzą, więc tutaj poziom emocji
Francji jest tak wysoki, że jakby o tym poziomie, o tej jakości niektórzy rekompensuje po prostu braki w futbolu. Znaczy, że było parę goli w ostatnich sekundach, więc oj, dużo, było chyba 10 już. Dlatego tu też, i ludzie to pamiętają, te emocje. W większości strzelanych przez wielkich futbolu. Tak. I tym bardziej to. Wielu ludzi, którzy rzadko ogląda piłkę, no to oni może pamiętają właśnie to, te wielkie emocje z tych meczów i dla nich ta ocena będzie na pewno wyższa niż moja tych mistrzostw. No dobrze, kończymy powoli. Rafał Demiński. Dziękuję bardzo. Leszek Orłowski. Dziękuję. A, teraz jeszcze dżingiel, proszę bardzo. A na koniec bonus muzyczny. Znany i lubiany Thomas Evans i Mirror River to specjalnie dla ciebie. No to chyba nie znam. To nie jest opera żadna. Dziękujemy.